dzieciaki, którym poświęca dużo czasu. Są rzeczy, których Kasia nie lubi, ale wie, że musi je zrobić. Jeśli ma wątpliwości, radzi się swojej przyjaciółki. Kasia dba o swój wygląd. Myśli też o swoim zdrowiu. Badam się, więc mam pewność. Bezpłatne badania cytologiczne co 3 lata dla kobiet w wieku od 25 do 59 lat. Mamy ze sobą czasem, żeby sobie po prostu przynieść. Bardzo proszę postawić tutaj, z tyłu, w środku. Teraz dopiero widać, ile nas się tam nie zmieściło. Proszę krzesełka poprzynosić tutaj, tak. Tu poustawiać pod ścianą krzesełka. Pod ścianą musimy krzesełka poustawiać jeszcze w pełne miejsca. I tu z przodu też jeszcze, bardzo proszę. Tylko zostawić miejsce do kamery, żeby mogła przejeżdżać. Jeszcze prosimy o krzesełka tutaj, tak? Żeby Państwo nie stali niepotrzebnie, tylko... Prosimy, tu jeszcze jest miejsce z przodu. No tutaj z przodu to by... Prosimy jeszcze z krzesełkami do przodu jeszcze trochę krzesełek. Tak? Tu proszę postawiać, tak? Spokojnie. Tam jeszcze jest dużo krzesełek. To spokojnie iść i sobie przynieść. Na wszystkich starczy krzesełek tym razem. Tu proszę, cały rząd krzesełek można wstawić, no, z przodu. Tak jest. Tak. No właśnie tak jest. O, bardzo prosimy, świetnie. Dla stojących pod ścianą tobie krzesełek jeszcze proszę przynieść, tak. Prosimy, żeby potem nie zakłócać, proszę Państwa, porządku. Prosimy, kto jeszcze wchodzi na salę, to proszę, bo potem będzie już ciężko. Prosimy jeszcze tytułkami, tak? Kabel już jest? Kolejny z telewizji. Już kabel jest? Możemy jechać. Możemy dalej. Już? Można jechać. Ostatnie krzesełka widzę. Wchodzą. Prosimy bardzo. Dla pani jakie krzesełko. O, tam idą jeszcze krzesełka, proszę. Dla pani jakie krzesełko prosimy. O, świetnie. I już kontynuuję. Otóż wtedy, jak już powiedziałem, doktor Pol Pot budował w Kambodży komunizm. Wszystkie agencje nosiły o ogromnych postępach budowy komunizmu i o ogromnym zadowoleniu ludności z tego powodu, że komunizm jest budowany. Prawda? I proszę Państwa, wszystkie agencje tym donosiły, tylko jedni ludzie na świecie wiedzieli, że jest inaczej, a był to chiński wywiad wojskowy. Jeden z agentów chińskiego wywiadu w Kambodży ocalał, uciekł i poinformował władze chińskie, co się naprawdę dzieje w Kambodży. Przerażeni wojskowie chińscy bandę Tworga wsadzili do kryminału i mianowali pierwszym sekretarzem pana Tenga. Pan Xiaoping Ten był pragmatykiem, powiedział, że nieważne, czy kot jest biały, czarny, czy czerwony, byle łapał myszy. I proszę Państwa, on uznał, że ponieważ najlepiej budują kapitalizm kapitaliści, to trzeba wprowadzić odrobinę kapitalizmu i proszę Państwa, Chiny ruszyły. Co prawda studenci lewicowo nastawieni, tak jak na całym świecie pełno lewicowych studentów, prawda, ruszyli na plac Tiananmen, domagając się budowy socjaldemokracji na wzór europejski, tak jak w Europie. Prawda, pan ten wytrzymał te 2 miesiące, po 2 miesiącach posłał czołgi, rozpędził to całe towarzystwo i Chiny nie poszły drogą komunizmu, nie poszły drogą socjaldemokracji, tylko drogą kapitalizmu. Jaki jest efekt? Po 30 latach
ten kraj, który był 20 razy biedniejszy od ówczesnej Polski, posiada broń jądrową, samoloty dalekiego zasięgu, rakiety dalekiego zasięgu, lotniskowce, rakiety kosmiczne, kosmonautów, za 8 lat Chińczyk stanie na Marsie, posiada koleje jeżdżące 400 km na godzinę, posiada autostrady. Rocznie, w tym roku, Chiny wybudują 11 800 km autostrad, 6 i 8 pasmowych. A ponadto mają w banku 60 bilionów dolarów nadwyżki. Otóż, proszę Państwa, gdyby Chiny poszły drogą komunizmu, no to nie chcę mówić, co by byłoby, byłaby ich połowa, prawda? Gdyby poszły drogą socjalnej demokracji, nie miałyby ani broni jądrowej, ani lotniskowców, ani rakiet, ani autostrad, ani kolei szybkich miejsc. Natomiast miałyby zamiast 60 bilionów nadwyżki, miałyby 600 bilionów długów. Chyba Państwo wiecie, ile kosztuje dawanie zasiłków socjalnych miliardowi ludzi. Proszę na imprezę. W Chinach panuje europejska zasada, kto nie pracuje, niech też nie je. W wyniku tego wszyscy pracują i nikt nie chodzi głodny. I to jest podstawowa reguła. Jak można żyć w ustroju, którym człowiekowi, który pracuje, każe się go grzywną za to, że dobrze pracuje, grzywna się za podatek dochodowy, a człowiekowi, który nie pracuje, daje się zasiłek za to, że nie pracuje. No, Chińczycy, jak biega taki klip po internecie, jak burmistrz miasta Wuhan chodzi, pokazuje na park pusty w dzień, prawda, i mówi, u nas wszyscy pracują, prawda, więc, a wy, no to za 10 lat was połkniemy i tyle, prawda, i ma rację. Jest tylko pytanie, czy najpierw nas połkną muzułmanie, czy najpierw nas wykupią Chińczycy, prawda? Mamy chorą cywilizację. Cywilizację opartą o wartości odwrotne niż europejskie, podejrzewam jeszcze raz. Nie ma cywilizacji bardziej wrogiej Europie niż Unia. Tak samo jak nie było kraju bardziej wrogiego Rosji niż Związek Sowiecki, przez to Związek Sowiecki wymordował 40 milionów najlepszych Rosjan. Arystokratów, burżujów, przemysłowców, nawet dobrych chłopów, czyli kułaków, tych, którzy mieli naprawdę brać, mordował. Nie było czegoś tak wrogiego Rosji, jak Związek Sowiecki. To nam wymordowali 20 tysięcy ludzi w Katyniu, ale im 40 milionów. Zdaje się Państwo z tego sprawę? Nie było czegoś tak wrogiego Niemcom jak III Rzesza. I dobry Rosjanin nienawidził Związku Sowieckiego, uciekał ze Związku Sowieckiego. Dobry Niemiec nienawidził III Rzeszy i dobry Europejczyk musi nienawidzieć Unii Europejskiej. To doprowadziła Europę do tego stanu moralnego i gospodarczego, jakim ona jest obecnie. Moralnego przede wszystkim. Gdzie ludzie już myślą właśnie o zasiłkach, faceci nie są agresywni. Proszę, jak ci muzułmanie mają nas szanować? Przerwałem wtedy. Jak lat temu 12 w Srebrenicy dwa bataliony wojsk holenderskich uzbrojone po zęby w najnowszą broń, to były wojska ONZ-u w błękitnych hełmach. I proszę Państwa, ci ludzie mieli chronić 8 tysięcy buźniaków, głównie muzułmanów. I przyszło trochę Serbów, nie jakaś wielka ciżba, i zażądali wydania tych bośniaków, bo jak nie, to będą strzelać. No więc życie ludzkie jest największą wartością, prawda? Więc dzielne wojska holenderskie pochowały się do piwnic i tam ci wymordowali wszystkich bośniaków, zgwałcili wszystkie bośniaczki. 8 tysięcy ludzi. Zdaję sobie sprawę, jak ci muzułmanie muszą nas traktować, ale co gorsza, 2 lata temu, w 10. rocznicę tamtych wydarzeń, znaczy w ogóle pobytu w Bośni, królowa holenderska wręczyła im medale za służbę w Bośni. Według wartości europejskich takich żołnierzy kładzie się na ziemi i co się temu się strzela w łeb. Żołnierz się dziesiątkuje za tchórzostwo. Żyjemy w kraju, w którym nie obowiązują wartości europejskie, tylko zupełnie inne wartości. I tak jak mówił kolega Rajca, prawda, mamy tylko pokochać to, czego normalny Europejczyk nienawidzi, znienawidzić to, co normalny człowiek kocha i możemy świetnie tutaj żyć. Tylko na tej cieplarni kończą się już niestety, proszę Państwa, pieniądze na zakup ciepła. Zostały jeszcze w piwnicy u tych bogatych ciotek, prawda, tam jeszcze trochę złota, a to się niedługo skończy. Jak mówił Milton Friedman,
Dekadencja to jest piękny okres. Piękny okres. Tak jak w samolocie, który spada. Jest to cudowne uczucie nieważkości. Wszystko można robić. Nawet się zupa z talerza nie wyleje. Tylko potem zetknięcie z ziemią jest nieprzyjemne. Otóż właśnie zbliżamy się do czasów, kiedy zetkniemy się z ziemią. Musimy zdać sobie z tego sprawę. Bo to strasznie fajnie jest żyć na kredyt. Tylko wszystkie państwa białego człowieka, które kiedyś miały masę pieniędzy, są zadłużone po uszy. Nie wiem, czy wiecie, że Niemcy mają dług na głowę mieszkańca większy niż Grecja. To wszystko wisi, tak powiem, tylko na zaufaniu ludzi, że ludzie mają nadzieję, że te rządy jakoś się tam nic nie zrobią. Proszę państwa, na to, żeby ludzie pytają często, jak trzeba spłacić długi. No, żeby spłacić długi, trzeba je zacząć spłacać. Prawda? Nasz geniusz finansowy, pan Rostowski, już był w tej chwili geniusz finansowy, nie bardzo wiecie, że ja wystąpiłem do prokuratury o to, żeby go aresztowała, bo jeszcze ucieknie do Wielkiej Brytanii i już go nie złapiemy. Prawda? Geniusz Rostowski pojechał do Cesarstwa Japonii, które jest winne w tej chwili, jest zadłużone na biliard jenów i on pojechał i pożyczył od nich jeszcze miliard dolarów. No, jest to geniusz finansowy, co by nie powiedzieć, ale w ten sposób ten dług nigdy nie spłacimy, prawda? Tylko będziemy je zwiększali. Będziemy je zwiększali. I powiedzmy sobie jasno. Jest jeszcze jedna różnica między prawicą a lewicą. Bardzo ważna. Mianowicie lewica mówi o demokracji i społeczeństwie. A my mówimy o zasadach i narodzie. Naród, proszę państwa, to jest zupełnie coś innego niż społeczeństwo. Społeczeństwo żyje dzisiaj i to jest liść na wietrze. Dziś my żyjemy, jutro część z nas umrze, część się urodzi, część wejdzie w wiek wyborczy, część przyjedzie za granicę, część wyjedzie za granicę, a część, 3 miliony na przykład, obejrzy film w telewizji i zmieni poglądy polityczne. Co to jest społeczeństwo? Nic. Naród to są nasi przodkowie. Nasi przodkowie to te zasady, o których mówiłem, na swoich plecach wypróbowali, a zasada pamiętaj o schodzie, żyj z przychodem w zgodzie, prawda? Te rodziny, które przestrzegały tej zasady, to one tam się rozbijały, a te rodziny, które jej nie przestrzegały, tam spadały do rynsztokami gdzieś tam ginęły w obrokach dziejów. No. Nasi przodkowie te zasady na sobie wypróbowali. To jesteśmy my, to są nasze dzieci, wnuki, prawnuki, to jest naród. Społeczeństwo to jest tylko przekrój trójwymiarowy przez czterowymiarową jednostkę, jaką jest naród. I my, prawica, mówimy jasno. My nie pozwolimy społeczeństwu sobie hulać. Wiecie, że społeczeństwo większością głosów uzna, że trzeba się zadłużyć na jeszcze bilion złotych, przebić, przejeść i nie płacą dzieci i wnuki, to my mówimy nie. Bo nie ma prawa dzisiejsze społeczeństwo zadłużać naszych dzieci i wnuków. Jak ktoś chce, niech swoje dzieci i wnuki zadłuży. Ale nie moje. Prawda? Każdy za swoje dzieci odpowiadać, a nie za cudze. I my nie pozwolimy zadłużać państwa, nawet jeżeli większość by nie za tego życzyła. Nie, i koniec. No, ja przypominam, że byłem autorem uchwały w Sejmie, która nie przeszła oczywiście, była obśmiana kompletnie, lat temu 22, żeby nie wolno było właśnie robić budżetu z deficytem. Gdyby ona przeszła, to państwo byliby zadłużeni dzisiaj na 2000 zł na głowę, a nie 20 tysięcy złotych na głowę. Przypominam zadłużenie z odbudu emerytów. Ale jak oni się śmieli, że słyszeli ten ryk śmiechu. Co to, ręce mamy sobie związać? Mamy nie spełniać życzeń naszych kochanych wyborców? Prawda? Mamy nie móc im obiecać czegoś? Prawda? Tak, no, chodzi o to, żeby im związać ręce. Bo my możemy żyć w monarchii, możemy żyć w republice, ale nie w demokracji. Czym się różni republika od demokracji? W republice są prawa. I bardzo często jest tak, że prawo chce czego innego, a lud chce czego innego. W republice wykonuje się prawo, a w demokracji wolę ludu. Otóż prawica mówi zawsze o prawie, a nie o woli ludu. To jest zupełnie inne podejście. My nie uznajemy demokracji. My uznajemy zasady, bo to jest wola naszych przodków. To interes naszych dzieci i wnuków, które nie głosują. Przecież te dzieci i wnuki nie mają prawa głosu, nie ma ich w Sejmie, bo jeszcze nic nie ma na świecie. To jak możemy za nie decydować, prawda? Nie wolno tego zrobić. To jest zupełnie inny interes, czyli hołoty, która rządzi i żeby zyskać głosy w wyborach,
To się podlizuje ludziom na różne sposoby, prawda, zadłużyć się, postawić nowy tam, nową galerię, prawda, czy nowy tam wodotrysk podświetlany, prawda, i już się wygra wybory. Tak? Nie, proszę Państwa, tak właśnie nie można. Muszą rządzić zasady, a nie wola większości. My mówimy jasno. Więc głupich jest więcej niż mądrych. Teraz, jak jest możliwy ustrój, w którym nasi przodkowie zawsze tak mówili? Z przodu łata, z tyłu łata, jest się demokrata. Jak może być tak, żeby dwóch meneli spod budki z piwem większością głosów decydowało, w jakim wieku dziecko profesora uniwersytetu ma iść do szkoły? Bo ich jest więcej, nie? Przecież to jest kompletnie absurdalny ustrój. Ale jak powiedział wybitny socjalista, dr Józef Goebbels, wystarczy powtórzyć kłamstwo 100 razy, staje się prawdą. Państwo tę demokrację macie odmienianą 100 razy dziennie jako coś genialnego, prawda? Państwo w to wierzycie. Nasi przodkowie mówili tylko, przodu łata, tył łata, jest demokrata. Nikt poważnie nie traktował takiego ustroju. Tym bardziej były przykłady. Ateny, potężne, bogate państwo, mające najwięcej kolonii w Europie, przegrało z biedną Macedonią. Ale przywódcy wszystkich partii politycznych byli w kieszeni króla Filipa Macedońskiego. Drugi eksperyment to była Rzeczpospolita Polska. Dwa potężne państwa, Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie, połączono w Rzeczpospolitą. Król stał się marionetką wybieralną przez lud. Co się stało? Rozpadło się to potężne państwo, największe wtedy w Europie. Rozpadło się jak domek z kart. W korupcji, głupocie, przywódcy wszystkich partii byli w kieszeni obcych ambasadorów. Nawet król brał pieniądze. Wiemy na pewno, że od Rosyjskiego, bo dokumenty padły w ręce powstańców. Nie brał i od innych też, tylko te dokumenty, prawda, nie zostały ujawnione. Taka jest prawda o prowadzeniu demokracji. To się stanie z wszystkimi demokracjami, które teraz są na świecie. Są zadłużone po uszy, a pamiętajcie Państwo, że państwa padają nie dlatego, że są okrutne, złe i niesprawiedliwe, tylko dlatego, że bankrutują. I właśnie w tej chwili ten moment nadciąga. Był taki socjalista, nazywał się Adolf Hitler, który, podobnie jak Piłsudski, wysiadł socjalizmu na przystanku tam władza, prawda, i tam już był trochę mniej socjalistyczny niż przedtem, ale, proszę Państwa, on wypowiedział wojnę Polsce. Jemu było wszystko jedno, komu wypowiedział wojnę. On musiał wypowiedzieć, bo cała ta Trzecia Rzesza była na długach. To wszystko było na kredyt. Autostrady, tam zbrojenia, to wszystko było na kredyt. Gdyby Hitler nie wziął wojny, to by musiał 1 stycznia 1940 ogłosić bankructwo. I pan Rostowski, pamiętacie Państwo, półtora roku temu wrócił z Brukseli i powiedział, że blady wrócił, powiedział, że grozi nam wojna, tak? Tak było? Bo na pewno słyszał w kuluarach, że się mówi, że może zrobić jakąś wojnę, wszystko jedno z kim, byle te całe długi to wszystko zwalić na wojnę, a nie na głupią politykę. No? To musiał usłyszeć, nie wiadomo skąd mu się to wzięło, prawda? Zresztą go tego nie powiedział. Proszę Państwa, na zakończenie tego wszystkiego powiemy sobie o tym, jak ta Unia powstała i czym ona tak naprawdę jest. Otóż na dole to takie urzędnicy tam zarabiają tam jakieś grosze, tam 10 tysięcy euro miesięcznie i za te pieniądze to oni tam walczą z globalnym ociepleniem. Gdyby im kazano, to by walczyli z globalnym oziębieniem, prawda, wszystko jedno, czym tam biorą pieniądze, to walczą. Wyżej są faceci, którzy robią naprawdę pieniądze. Na przykład taki pan Al Gore, co w ogóle nie z Europy, prawda? On na handlu nadwyżkami CO2 zarabia rocznie 100 milionów euro. No to rozumie się Państwo, że będzie walczył z tym globalnym ociepleniem, póki tylko się da. Jest jasne. Zresztą nawiasem mówiąc, niewolnicy są tak wykształceni, tak są głupi są po tym wykształceniu państwowym, że nawet są w stanie uwierzyć w tym globalne ocieplenie, bo to, prawda? Otóż, proszę Państwa, to jest ten drugi jeszcze, na samej górze w Unii siedzą zupełnie inni ludzie i tego w telewizji Państwu nie pokażą. Otóż na górze siedzą tacy ludzie, którzy właśnie powiemy, kto to jest, cofamy się w przeszłość. Otóż każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie chce zmienić świat, prawda? I 40 lat temu
takie pokolenie lewicowe było, chciało zmienić świat, była ta Woodstock, prawda, wolna miłość, narkotyki, tam hipisi, dzieci kwiaty, nie? W Europie było to samo, tylko jeszcze doszli rewolucjoniści prawdziwi, walczyli z kapitalizmem z bronią w ręku. Tę broń dostawali, nawet sobie mówiąc, od Związku Sowieckiego. Jakieś tam Brigate Rosse we Włoszech, Rote Armee Faction w Niemczech i inne pomniejsze organizacje, które rozsiały terror. Przypominam, że Czerwonym Brygadom we Włoszech udało się porwać i zamordować premiera. Rote Armee Faction w Niemczech zamordowało kilkunastu bankierów, kilkudziesięciu przemysłowców. Siało terror, grozę, ale proszę Państwa, ta lewica wniosła klęskę. Dzieci kwiaty gdzieś znikły. Na miejsce hipisów pojawili się japis, prawda? Ci od ćpania to albo się zaćpali na śmierć i krzyżyk na drogę, prawda? Albo nauczyli się ćpać umiarkowanie, albo przestali ćpać w ogóle, prawda? Te kobiety od wolnej miłości dzisiaj są w rodzinie Radia Maryja albo gdzieś tam, prawda? Krótko mówiąc, gdzieś ta lewicowa ideologia wyschła. Brigate Rosse poszły siedzieć i siedzą tam do dzisiaj. Rote Armee Fraktion nie siedzi, to z tej przyczyny, że kiedy porwano, kiedy 13 ich przywódców dostało dożywocie, bo nie ma kary śmierci według ustaw unijnych, to ich kumple porwali w Ugandzie samolotów Hanzy i podzielili, zabijali pasażerów, jak się nie wyda ich kumpli. To jest silny argument na kary śmierci, nawet mówiąc. I proszę Państwa, kanclerz Schmidt nie ustąpił. O dziwo, nie negocjował, co jest regułą w Unii Europejskiej, jeszcze to wtedy nie było takiej mody ugruntowanej. Pozwał komandosów, zginęło dwoje pasażerów, jeden komandos i wszyscy terroryści. I tej samej nocy wszyscy przywódcy Rote Armee Fraktion popełnili samobójstwo. Seryjny samobójca nie jest polskim wynalazkiem. Każdy z nich miał w celi pistolet, każde strzeliło sobie w skroń, postrzelił sobie w skroń, odłożyli grzecznie pistolet po środku poduszki, żeby wszyscy wiedzieli, że to samobójstwo, prawda? I w ten sposób problem się rozwiązał. No. Nikt nie protestował, bo wszyscy wiedzieli, że kary śmierci nie ma, no ale przecież każdy rozumie, prawda, że nie można ryzykować. Lewica poniosła totalną klęskę. I wtedy odezwał się Rudi Dutschke. Sprawdźcie sobie w encyklopedii. Dutschke pisze D-U-T-S-C-H, Niemiec. Dutschke to taki Adam Michnik, tylko 20 razy bardziej wpływowy niż w Polsce. I guru lewicy. I Rudi Dutschke powiedział tak. Koniec z tymi wygłupami. Przestajemy rzucać kamieniami w policjantów. Zapisujemy się do policji. Robimy długi marsz, to jest, długi marsz to hasło Mao Zedonga. Robimy długi marsz przez instytucje. Przestajemy walczyć z opresyjnym państwem, zapisujemy się na urzędników tego państwa. Przestajemy walczyć z kapitalistyczną EWG, zapisujemy się na urzędników EWG. Wspieramy się po cichu nawzajem i mamy te instytucje opanować. I po 30 latach oni opanowali dawną EWG, potem przerobioną na wspólnoty europejskie, obecnie przerobioną na Związek Socjalistycznych Republik Europejskich, nazywanej chwilową Unią Europejską, ale oni składają co roku kwiaty na grobach komunardów pomordowanych w 1977 roku. Nie przypadkiem ten akcesyjny wszedł w życie 1 maja. To nie jest przypadek, proszę Państwa. Sprawdźcie sobie, wszyscy ci przywódcy to są członkowie, znaczy byli członkowie partii komunistycznych albo socjalistycznych. To wszystko ludzie świętej pamięci już Rudi Dutschkego. A teraz pytanie, po co oni to robią? To jest ciekawe pytanie, prawda? To jest naprawdę 30 lat ciężkiej pracy. Nie dla pieniędzy. Nie. To są ideolodzy. I znów cofamy się w przeszłe o te 40 lat. W co wtedy wierzyła lewica? Dzisiaj wierzy w globalne ocieplenie. Co wtedy wierzyła lewica? Otóż ja pamiętam te czasy dokładnie, moi koledzy tam jeździli do Rzymu, prawda, mimo że kurs dolara był taki, że tam w ogóle przeżyć w tym Rzymie za te 10 dolarów było ciężko, prawda? Ale proszę Państwa, oni tam jeździli, mieli ten zapał wokół, taki między jak katolik na myślą o papieżu. I proszę Państwa, był wtedy klub rzymski. Sprawdźcie sobie w encyklopedii, klub rzymski.
raporty klubu rzymskiego. By sobie przeczytać. Oni mówili następujące rzeczy, które wierzyła lewica. Po pierwsze czas. Proszę Państwa, jeżeli dalej się będzie ludność rozmnażała, to trzeba będzie stać niedługo na ziemi na jednej nodze. Nawiasem mówiąc, przy zaludnieniu, jakie jest w Singapurze czy w Hongkongu, gdzie podobno żyje się bardzo dobrze, nie wiem, nie byłem, całą ludność można by zmieścić w Polsce kawałku dawnego NRD. Proszę Państwa, po drugie, jeżeli dalej będzie się ludność rozwijała gospodarczo, przemysłowo, to, proszę Państwa, za chwilę zabraknie ropy, węgla, gazu, rudy żelaznej, powietrza, wody, energii, wszystkiego zabraknie i nastąpi potworne globalne ociepienie, nawiasem mówiąc. I oni w to wierzyli święcie. Jak można uratować Ziemię? Jak można uratować Ziemię? Klub Rzymski miał receptę. Zero growth. Sprawdźcie sobie w enclopedii pod zerowy wzrost. Zero growth. Trzeba zahamować wszelki rozwój. Ma być stagnacja gospodarcza. I proszę Państwa, oni to zrobili. Jeżeli dzisiaj Niemcy mają rozwój minus 2, a Polska plus 1, to właśnie o to chodzi. To jest ich cel. To nie są idioci. Ludzie czasami jeżdżą do Brukseli i mówią, co wy robicie? Nakładacie takie wysokie podatki, to hamuje rozwój gospodarczy. No tak. To nie są idioci, to są absolwenci kilku fakultetów. Oni świetnie wiedzą, że wysokie podatki hamują rozwój gospodarczy. I po to je nakładają. Zrozumcie, to jest proste. To tak, jakbyście pojechali do Niemiec i mówili, panie Lewandowczak, nie kop pan tego w tej futbolówki, bo wpadnie do bramki. Jak pan za mocno kopniesz. No, dokładnie taki sam sens jest. Nie można jechać do Brukseli i mówić, nie walajcie w błoto 960 miliardów euro na walkę z globalnym ociepleniem, bo od tego hamujemy wzrost gospodarczy. No tak. Właśnie o to chodzi, żeby zachować wzrost gospodarczy. Myślę, powiem autentyczną historię sprzed półtorej roku. Otóż Polska miała objąć wtedy przewodnictwo w Unii Europejskiej. I pojawił się wtedy w Brukseli nasz wiceminister ze znanym mi nazwisku, ale proszono mnie, żeby go nie wymieniać, który zebrał Polaków tam pracujących i zrobił rzecz rozsądną, naprawdę rozsądną. Spytał się tych Polaków, co właściwie Polska mogłaby zrobić, żeby błysnąć jakoś. No, kto wie na przykład, kto dzisiaj jest przewodniczącym Unii Europejskiej, to jaki kraj przewodniczy Unii? Nikt nie wie. Prawda? Chodziło o to, żeby błysnąć, żeby ktoś wiedział, że to Polska przewodniczy Unii Europejskiej. No, całkiem rozsądne moim zdaniem. No i wtedy nasz człowiek powiedział, w takim razie ogłośmy, że walka z globalnym ociepleniem to jest absurd. Facet zesztywniał, powiedział, że mowy nie ma, zmienił temat, ale potem wziął naszego człowieka do bufetu i powiedział mu tak, zapamiętajcie to sobie Państwo. Wojny krzyżowe nie były po to, żeby zdobyć Jerozolimę, tylko po to, żeby doprowadzić do przemian społecznych w Europie. Ja nie wiem, jak było z wojnami krzyżowymi, ale jest to jasne powiedzenie, że oni nie po to walczą z globalnym ociepleniem, żeby je zwalczyć, prawda? Tylko w zupełnie innym celach. I wiemy dokładnie w jakich. I ta stagnacja jest zabieżona i celowa. I teraz, proszę Państwa, po tym apokaliptycznym cokolwiek obrazie mamy dwie rzeczy przyjemne. Pierwsza jest taka. Oni zupełnie już w tej chwili zgubili. Ja byłem, przecież oni budowali cierpliwie przez 20 lat, przerabiali te EWG na wspólnoty na Unię Europejską, coraz więcej socjalizmu, prawda, coraz mniej kapitalizmu. To wszystko było tak robione stopniowo. Majstersztyki, tam najpierw głosowania były w tych państwach, które na pewno przegłosują ten traktat, prawda, potem inne pójdą za ich ślady. Prawda. To wszystko było zaplanowane bardzo starannie. Jak każdy spisek było to planowane bardzo starannie. Ja byłem absolutnie przekonany, że po 1 grudnia 2009, kiedy traktat lizboński wszedł w życie, prawda, bo to jak to wszedł w życie, natychmiast powstanie, prawda, armia europejska, wspólna policja europejska, tacy jak ja, bo wyglądają do przychuszek, prawda, albo do więzień, za tam antysemityzm, antydemokratyzm, coś tam jeszcze, coś antyfeminizm. I proszę Państwa, nic takiego nie nastąpiło.
Nic. Unia od tych 4 lat nie robi nic. Owszem, wydała w styczniu rozporządzenie, że nie wolno obcinać cieniakom ogonów. Widzicie Państwo, jak głupio wygląda bokser z nieobciętym ogonem? Nasze zięcie tym nie przejmuje. Proszę Państwa, a to, że żarówek nie wolno stosować. Ja nigdy nie wierzyłem w Unię, ani nigdy nie wierzyłem w ten, w Solidarność, ale nawet mnie do głowy nie przyszło, że po 20 latach transformacji będę z wolnego świata, czyli z Białorusi, przemycał żarówki. A to wydano rozporządzenie, że spłuczki trzeba zmniejszyć, a to rozporządzenie, żeby elektroluksy były, nie miały mocy większej. No krótko mówiąc, zajmuję się duperlami, nic nie robią. Kompletnie nic. Co się stało? Stracili wiarę. Oni byli przekonani, że cały świat podpisze protokół z Kioto, cały świat zahamuje rozwój gospodarczy. No i wtedy będzie wszystko równo, nie? Tymczasem Stany Zjednoczone, gdzie rządził Obama, ich pupil, odmówiły. Mimo wszystko tam jednak kongres jest pod naciskiem kół przemysłowych i posłowie odmówili przyznania do protokołu z Kioto. Chiny odmówiły, Indie odmówiły, Brazylia odmówiła, Indonezja odmówiła, Malezja odmówiła, prawda, że państwa, Rosja się właśnie teraz wycofuje. 2 tygodnie temu Australia ogłosiła, że się wycofuje, a słyszałem przedwczoraj, już nie wiem od kogo, że Japonia, która była głównym motorem, jest też przeciwko. Czyli Europa została praktycznie sama. Cały świat się rozwija, a my tempo wzrostu zero. Nie wiedzą, co robić w tej sytuacji. Biali ludzie, owszem, posłuchali się zasady, żeby nie mieć dzieci, ale muzułmanie się nie słuchają. Na jedno dziecko białe przypada w tej chwili 8 dzieci muzułmańskich w Niemczech czy Francji. Zobaczcie, jak będzie za 20 lat wyglądały te kraje. Będziemy mieli emirat Prowansji, prawda, kalifat paryski, coś takiego. Nie wiem, co robić. No, nie można odebrać zasiłku, bo są socjaliści, zasiłki muszą być socjalne. Nie można powiedzieć, że dajemy zasiłki Francuzom czy Niemcom, a nie dajemy muzułmanom, byłby to rasizm, nacjonalizm, prawda, no, dyskryminacja. Nie można. Nie wiedzą, co robić. Zupełnie zgłupieli. Nie wiedzą, co robić. Pozwalają nawet takiej ohydnej prawicy, prawda, gadać i jakoś nie usuwają ich gdzieś. Po prostu nie wiedzą, co robić. Druga radosna dla nas wiadomość. Polska ma wyjątkową szansę. Proszę patrzeć, że w tej chwili już 1/3 żołnierzy rosyjskich to muzułmanie. We Francji, Niemczech już mówiłem, prawda? Ale na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie, Słowacji, w Czechach, a nawet w dawnym NRD praktycznie muzułmanów nie ma. Chińczyków też nie ma, wykupują na razie Hiszpanię. Więc gdyby Polska wróciła do Europy, gdyby zrzuciła z siebie okupację unijną, gdyby zniosła podatki dochodowe, prawda, podatki od kupca sprzedaży, inne absurdy unijne, prawda, razem z obcinaniem, zakazem obcinania okonu psów, no gdyby Europa przywróciła karę śmierci, prawda, wróciła do Europy po tych 100 latach okupacji przez lewicowych intelektualistów, gdyby wróciła, to by skoczyła w górę tak jak Niemcy po II wojnie światowej. Nie Państwo wiecie, w 1939 roku Niemcy były kompletnie zrujnowane. Przez 4 miliony trupów. Mężczyzn w wieku produkcyjnym. Drugie 4 miliona kalek inwalidów wojennych. Przemysł zrównany z ziemią. Hamburg dwukrotnie narutami dywanowymi zniszczony. Okupacja wszechmocarstw. I proszę Państwa, Erhard ogłosił reformę, taką ordoliberalną reformę, prawda? I ona weszła w życie, w sobotę ją ogłosił, w poniedziałek weszła w życie. Już w poniedziałek pojawiły się towary w sklepach, a po 2 latach Niemcy przegoniły Wielką Brytanię, która wygrała wojnę. Nie ma żadnego problemu, żeby dogonić akurat Niemcy. Wprawdzie wam się mówi, że Niemcy są ona 2 razy bogatsze, to jest nieprawda, już nie są 2 razy bogatsze, ale powiedzmy, że są 2 razy bogatsze. Profesor Rybiński na pytanie, co by się stało, gdyby rządził Korwin-Mikke, oświadczył krótko. 3 miesiące potwornego burdelu, a potem wzrost gospodarczy 10% rocznie. No ja twierdzę, że 15, ale nie będę się kłócił. Nie będę się kłócił. Proszę Państwa, 20% wzrostu gospodarczego to jest jak 5 krzesła po roku ma przejść.
naprawdę nie jest coś szokującego, prawda? I proszę Państwa, ale niech będzie 10%, okej. Niech będzie. To jeżeli, szybki rachunek, jesteśmy dwa razy biedniejsi, rozwijamy się w tempie 10%, a Niemcy minus 2. 5 lat, żeby je wygonić, czy 6? 6, no zgadza się. Szybkie ten, obliczenia na procent składane. Koniec. To jest żaden problem. Trzeba tylko przestać karać tych, którzy ciężko pracują podatkiem dochodowym, przestać nagradzać tych, którzy nie pracują zasiłkami i wszystko ruszy jak w Chinach. Tylko, że wystartujemy za znacznie wyższego poziomu. Trzeba się zdobyć na to. To jest radosna wiadomość. I teraz rozmawiając polega na tym, że naokoło nas jest wiaduczek tych państw, które były buforem między światem zislamizowanym, prawda, a nami. Czyli moglibyśmy przesłać tutaj, zbudować, ocalić cywilizację europejską, my tu w Polsce. Bo u nas jeszcze są idealne warunki. To jest takie centrum, gdzie nie ma muzułmanów. Tu możemy jeszcze, możemy przesłać. Bo jak nie, no to, proszę Państwa, nie ma co ukrywać. Natura nie znosi próżni, przyjdą ci muzułmanie, prawda, jest tego znany porządek. Podatki dochodowe zniosą, prawda, podatki dochodowe zniosą, karę śmierci przywrócą. Są normalni ludzie. Europa będzie kwitła, bo jeżeli Europa zamieni okupację unijną na arabską, to będziemy kwitli. Jak Arabowie w 8, 9, 10 wieku rządzili w Hiszpanii, Hiszpania kwitła. To jest sprawdzić w encyklopedii. Kwitło. Będzie prawie podatek od chrześcijan i Żydów, którego nie płacą muzułmanie, bardzo niewielki. To wszystko. Kwitło. Tylko po co mamy czekać na muzułmanów? Prowadzą różne rzeczy nieprzyjemne. Z kościołów znikną krzyże, nie będzie mało krzyżków na szyi, na wierzchu. Dzwony nie będą mogły bić kościelne. Za próbę nawrócenia muzułmanina jest kara śmierci. Prawda? No, pewne nieprzyjemne rzeczy są. Więc pytanie, dlaczego nie możemy tego zrobić sami? Tu musimy czekać, aż przyjdą muzułmanie i przywrócą normalność. Możemy zrobić to sami. Naprawdę można. Póki jest szansa, Kongres Nowej Prawicy będzie walczył o przywrócenie naszych normalnych zasad. Prosimy o oparcie. Pamiętajcie Państwo, na to, żeby zwyciężyło zło, wystarczy obojętność ludzi dobrych. Jak nic nie zrobimy, to przegramy. Prawo Murphy'ego działa bezbłędnie. Jak coś może pójść źle, to pójdzie. Prawda? Koniec. Tylko trzeba coś robić, zapisać się do Kongresu Nowej Prawicy na przykład. Prawda? To jest straszne obciążenie, bo to trzeba 15 zł przez pierwsze 3 miesiące płacić, potem wszystko po 5, ale przez pierwsze 3 miesiące jest 15, można być do sekcji młodych, gdzie to jest chyba złotówka, albo bezpłatnie, nawet nie pamiętam. Nie, sekcja młodych jest na złotówkę, albo w ogóle nic. Nie pamiętam. Deklaracje są zresztą do pobrania w internecie. No, ale deklaracje partyjne mamy ze sobą. Bardzo prosimy. Na każdym spotkaniu się zapisuje kilkanaście osób. Co najmniej. Bo musimy zbudować te struktury nie tylko w Radomiu, ale w okolicach. Lista sympatyków kursuje. To jest po to, że jak będą następne spotkanie, to każdy z tych, co się zapisał, dostanie tam propozycję, żeby dać mu plakaty, rozlepi plakaty, prawda? I będzie 5 tysięcy ludzi. Już miałem spotkania na 4,5 tysiąca ludzi. Spokojnie. Będą. W tej chwili jest taki wzrost poparcia dla nas, jak jeżdżę poza takimi wielkimi miastami, tam Warszawa, Wrocław, to tylko albo my, albo narodowcy wśród młodzieży. Innych trendów nie ma. Tylko prawica istnieje. Także, proszę Państwa, zdajmy sobie tę sprawę. Co jest konieczne, jest możliwe, możemy to zrobić. Proszę uwierzyć. Ludzie pytają, a jakie państwo to już zrobiło? No, Liechtenstein zrobił, ale to jest wyjątkowy przypadek. Profesor, dlaczego Polska nie może być pierwsza? No, nie wierzmy w Polskę, naprawdę. Akurat mamy wyjątkową okazję. Wyjątkowo korzystne położenie geograficzne z tego punktu widzenia. Wyjątkowo korzystne. Wykorzystajmy szansę i odbudujmy cywilizację europejską. Prawda? I do tego wzywa Kongres Nowej Prawicy. Dziękuję Państwu za uwagę.
Szanowni Państwo, mamy tu jeszcze wolne miejsca na drukach, jeśli chodzi o zapisywanie swoich danych, które nam się mogą przydać w czasie kampanii. Chodzi o pomoc w zbieraniu podpisów. My tu na ogół zbieramy powyżej 5000, jak są wybory do parlamentu. Mamy taką ambicję, żeby zebrać 10-12 tysięcy, żeby żadna komisja nie podważyła nam już nigdy tej ilości podpisów, któreśmy zebrali, że tak powiem, na styk. Także bardzo prosimy, jak ktoś czuje się na siłach pomóc nam i chce się zapisać do nas i pomagać razem, żebyśmy, że tak powiem, obalili ten czerwony ustrój, to zapraszamy na listę. Oprócz tego zaraz po spotkaniu będzie sprzedaż książek pana Janusza Korwin-Mikke. Będzie można poprosić autograf i sobie kupić. No, jak? Zdjęcia można robić do oporu, także sprawy autorskie tutaj pan Janusz ceduje na każdego z państwa. Natomiast jeśli chodzi o pytania, słucham, kto chciałby zadać jakieś pytanie, będę podawał mikrofon. Norman Czernewski, Młodzież Wszechpolska. Panie Januszu, mam takie pytanie. Pan u nas gościł w 2009 roku na Szkole Kwartalnej Młodzieży Wszechpolskiej. Wtedy akurat popularny był temat prywatyzacji stoczni bodajże gdańskiej. Jeden z kolegów spytał się pana, czy... No bo tutaj wtedy głównym zagrożeniem było to, że Niemcy wykupią tą stocznię, no a z racji, że Niemcy są, no można powiedzieć, monopolistą na Bałtyku, jeżeli chodzi o stocznię, będzie to zagrożenie dla polskiej gospodarki. I czy państwo polskie nie mogłoby jakoś przeciwdziałać temu? Pan wtedy stwierdził, że no, to byłoby złe, ponieważ to byłaby ingerencja w rynek, a podał pan taki przykład temu koledze, że no, co za różnica, komu sprzeda rower. Czy Polakowi, Niemcowi, Żydowi? No, bez różnicy. No, wtedy myślałem, że to w sumie jest logiczne, bo pan w sumie jako brydżysta, jako szachista, no, zawsze się kieruje logiką. No, ale tak samo twierdził, mówiąc w skrócie, no, to znaczy, że kapitał nie ma narodowości. To samo twierdził też Karol Marx. No w takim świecie zero-jedynkowym, owszem, to miałoby sens. No ale gdyby to odnieść do jakiegoś przykładu, no tutaj pierwszy przykład, który akurat mi przyszedł do głowy. Pan, jeżeli pan wspomina o ruchu narodowym, zawsze pan się powołuje o profesora Rybarskiego, że był wolnorynkowcem i tak dalej. No otóż Endecja przed, no druga RP była państwem, jak wiemy, wielonarodowym. Mieliśmy tam bardzo dużą ilość mniejszości żydowskiej, która w handlu stanowiła bardzo wyraźny odsetek. Kontrolowała ten handel, blokując w pewien sposób rozwój polskiej przedsiębiorczości. No i ruch narodowy wtedy blokował bardzo wyraźnie, przykładowo prowadząc akcję bojkotu żydowskiego handlu, a profesor Rybarski wspierał te działania. Również pośrednio nawet postulując, żeby państwo się w to włączyło, no i mogło w ten sposób uprzywilejować Polaków. No i tutaj idąc tą logiką. Kto jest w takim razie socjalistą? Pan i Karol Marx, czy profesor Rybarski? Dziękuję. Pana, co do stoczni. Niemcy wspierają swoje stocznie, Polska nie. I one po prostu upadły i dzięki temu nie musimy do nich dopłacać, dlatego mamy trochę wyższe tempo rozwoju niż Niemcy. Ja bym Niemcom oddał jeszcze kilka stoczni, do których by mieli dopłacać. No, jak dać im 1000 stoczni, to by budowali od razu całkowicie. Proszę bardzo. Stocznia jako sama nie jest jej celem, że patrzeć na gospodarkę narodową, że zarabiała, tylko żeby sprzedawała to, co się wyprodukuje w kraju. To był ostatni prezent. Proszę pana, no sprzedać możemy wszystko. Niemcy, nie wiem czy pan wie, mają w tej chwili nadwyżkę eksportu nad importem. Gdybyśmy na przykład odpowiednio wzmocnili złotówkę, to można by wyeksportować pół Polski. Ale co z tego, że wyeksportujemy i jaki z tego korzyść dla kraju, prawda? Celem jest zysk, a nie wyeksportowanie wszystkiego, co mamy. Możemy cały polski węgiel wyeksportować, ale co z tego będziemy mieli? Pozbędziemy się tylko węgla, prawda? Wszystko trzeba eksportować pod warunkiem, że z tego mamy zysk. Jak nie ma z tego zysku, to nie trzeba eksportować. Otóż nie ma jak osiągać, moim zdaniem, zysku ze sprzedaży statków, mając konkurencję w postaci stoczni koreańskich, czy inny, które mają obok siebie ogromną kałużę jak West Pacific, mają lepsze metody, mają tańszych pracowników. Konkurowanie z tymi stoczniami jest praktycznie niemożliwe. Korea, koreańskie, chińskie i tak dalej. W związku z czym
Zresztą nie ma sensu robić czegoś, do czego mieliśmy dopłacać. No. Natomiast pańskie obawy są niesłuszne. Na to, żeby coś kupić za granicy, musimy mieć dolary albo coś takiego, prawda? Żeby je mieć, musimy coś wyeksportować. No bo nie da się kupić za granicy czegoś, jak nie będziemy mieli deficyt, prawda? Więc musimy coś wyeksportować. Z całą pewnością eksport jest równy importowi i nie ma możliwości, żeby było inaczej, chyba że weźmiemy pożyczkę za granicę albo dotację. Weźmiemy dotację albo pożyczkę, to wtedy można więcej zaimportować, niż wyeksportujemy. I dlatego właśnie pożyczki i dotacje zabijają nasz przemysł, o czym mówiłem na początku, prawda? Że dotacje wcale nie pomagają przemysłowi, tylko zabijają inwencje i przeszkadzają. A gdyby nie było tego, to wtedy by nie dało się więcej zaimportować, niż się wyeksportuje. Koniec dyskusji. Prawda? To jest chyba oczywiste. Co do stoczni, to akurat... to jest osobny temat, to sprzedaż stoczni gdańskiej, szczecińskiej przede wszystkim, na spoczynku i gdyńskiej. Ale tak jak pani osobne pytanie, to powiem, bo to jest troszkę poza tematem. Proszę bardzo. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Panie Januszu, ja chciałem spytać o kwestię dzieci, bo myślę, że możemy się zgodzić, że każdy człowiek powinien mieć prawo do samoposiadania się, tak? Czyli do samoposiadania własnego ciała. Ale jednocześnie dziecko, no nie wiem, czy nie do końca może samo się wysiadać, gdyż jest zależne od rodziców. I w tym momencie jakby aksjomat nieagresji jest niespełniony, bo rodzic ma prawo inicjować agresję wobec dziecka z tej racji, że dziecko jest od niego zależne. I gdzie według pana leży granica ingerencji rodzica w wolność dziecka? Jak to powinno być regulowane? Czy to państwo powinno regulować, na przykład rodzic może dać klapsa dziecku, a wykręcić ręki już nie? Jak pan by to widział, jako konserwatywny liberał? Dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś zabije swoje dziecko, to pójdzie odpowiadać nie za zabicie dziecka, tylko za zabicie człowieka. W stosunku do wszystkich, prawda? Natomiast w stosunku do dziecka ma się oczywiście pełne prawa rodzicielskie i oczywiście ma pan rację, że część rodziców będzie swoich praw nadużywać. To jest jasne. Tym niemniej rocznie ginie 5 tysięcy ludzi na drogach Polski, to nie jest powód, żeby zakazywać ruchu samochodowego. Jeżeli będziemy mieli 5 tysięcy nieszczęśliwych dzieci, to nie jest powód, żeby 5 milionom dzieci, prawda, odbierać normalne dzieciństwo przez kontrolowanie ich rodziców, prawda, patrzenie im na ręce, co powoduje, że dzisiaj jest tak naprawdę mowa o tej pedofilii, że człowiek się boi wziąć siostrzenicę na kolana, żeby go nie oskarżono, prawda, o pedofilię. No. Jest taki kompletny absurd. Trzeba wierzyć rodzicom, że oni mają najlepszy interes, żeby wychować swoje dziecko, a oczywiście niektórzy rodzice tego nie będą przestrzegali. Trudno. Ale to co wtedy? Kto powinien? Nic. Proszę pana, trzeba sobie powiedzieć jasno, że świat nie jest idealny. Idealne jest więzienie. Więzienie jest porządek. W więzieniu każdy dostaje swoją porcję jedzenia, każdy dostaje raz w tygodniu świeżą pościel, każdy raz w tygodniu idzie do łaźni, proszę pana. Tam jest porządek, człowiek jest bezpieczny, prawda? No, chyba że się włączy kamera i przyjdzie seryjny samobójca oczywiście, ale generalnie rzecz biorąc, w normalnym więzieniu człowiek jest bezpieczny. Natomiast życie jest okrutne i pełne niespodzianek. I to niestety jest nieuniknione. Pewne ryzyko jest, dziecko przychodzi na świat i ryzykuje, może mieć złych rodziców. Ale proszę pana, nie możemy, powtarzam, odbierać z tego powodu innym rodzicom uprawnień. Proszę pana, powołano instytucję, która zajmuje się odbieraniem dzieci i rodziców, tak się zwane opiekunowie społeczni, i oni się rozrastają w tempie niesamowitym. Wynajdują już takie preteksty, że dziecko jest za chude, dziecko jest za grube, że w rodzinie nie ma telewizora, co odcina dziecka od świata i z tego powodu odbiera się dzieci rodziców. Jak pan raz stworzy taką instytucję, to ona się musi rozrastać. To nie ma... Polecam nowelę Lema o Pincie i Pancie z lat 50. jeszcze. Także to jest nieuniknione. Trzeba powiedzieć jasno, dzieci należą do rodziców z wszystkimi tego konsekwencjami. Podam, jeżeli rodzice popełnią przestępstwo w stosunku do dziecka, na przykład zabiją, no to pójdą operać, ale nie za zabójstwo dziecka, tylko po prostu za zabójstwo człowieka. Prawda? To jest zupełnie inna paragra. Podaję, bo to trzeba szybko i sprawnie, jeśli można. Bo...
Dzień dobry, dziękuję bardzo. Moje pytanie dotyczy sytuacji sprzed kilku godzin, ponieważ dzisiaj odbyła się ogólnopolska matura z języka polskiego, prawda? I chciałbym poruszyć temat języka, ponieważ została napisana i tekst do analizy został, próbna matura z języka polskiego, zapamiętasz? I tekst do analizy tak zwanej części zamkniętej został napisany przez pana Zygmunta Baumana, znanego agenta bezpieki, po prostu trzeba to nazwać prosto, wieloletniego funkcjonariusza Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który został odznaczony Krzyżem Walecznym za zwalczanie żołnierzy wyklętych. I chciałbym poznać pana zdanie, czy łączenie, bo ja nie chciałbym negować zasług pana profesora Baumana dla rozwoju socjologii, jak również nauki, ale czy to, dla mnie, ja jestem osobiście zniesmaczony tą sytuacją, kiedy osoba, która mordowała moich poprzedników, że tak nazwę, osoby, które walczyły o niepodległą Polskę, były aresztowane przez tą osobę. Chciałem poznać pana zdanie na ten temat. Dziękuję. Oczywiście, cokolwiek jest to dziwne, wie pan, to, że ktoś kiedyś był tam oficerem bezpieki, to nie ma wpływu na jego zdolności polonistyczne oczywiście, ale trochę jest dziwne, że akurat wybór profesora Baumana był takim demonstracyjnym wyborem, prawda? Po to, żeby wywołać takie reakcje, jakie u pana wywołało. Bo też obiektywnie ja sądzę, że tam niczego nie przemysłał jakiegoś takiego. Co? Bo tak, tekst sam w sobie apolityczny, prawda? No właśnie, więc ale dlaczego jakby nie było innych polonistów w Polsce, tylko akurat Baumana, to dlatego jest Żydem, prawda? Więc nawiasem mówiąc, ja profesora Baumana znam i nawet u niego studiowałem. Natomiast naprawdę nie rozumiem, co kierowało ludźmi. Taka przekora właśnie po to, żeby wołać sprzeciw ludzi chyba, no bo nie widzę innego celu. No naprawdę w Polsce jest parę tysięcy ludzi, którzy równie dobrze jak pan Bauman potrafią napisać test. Ja sam pisałem na olimpiadę tam, czy tam jakiś tam test na mistrza ortografii, sam pisałem taki tekst, prawda, też potrafię. Więc myślę, że jest w stanie parę tysięcy ludzi w Polsce, którzy napiszą to równie dobrze jak pan Bauman. I dziwny jest ten wybór, naprawdę dziwny. Bardzo dziękuję zabranym tutaj Państwu. Jestem wychowankiem profesora Jana Gruszki. Jest to katedra filozofii. Jan Gruszka, proszę Janku, powstań. Brawa dla pana Janka. Generalnie, nie, chodzi o to. Robert Gwiazdowski powiedział kiedyś, że zrzeka się stanowiska prezesa ZUS-u, dlatego że są takie przekręty, że głowa mała. Panie Januszu, co pan na to? Czego prezesa? ZUS-u, przecież kiedyś był prezesem. Proszę, oddaj mikrofon. Dziękuję. To jest ciekawe. Również profesor Bartoszewski, który miał premię 20 tysięcy, miał pensję jako szef Rady Nadzorczej LOT-u, posiedział dwa miesiące, przyjrzał się temu i zrezygnował. Oświadczył, że temu bałaganowi nie będzie prezydował. Naprawdę są ludzie, którzy patrzą, co się dzieje, prawda, i nie chcą w tym zbiorze matat brać udziału. Powiedzmy jasno, to jest przegniły ustrój, to nie trzeba zmieniać PO na PiS-u, PiS na PSL, czy nawet na Kongres Nowej Prawicy, tylko trzeba rozwalić ustrój, zastąpić go normalnym ustrojem, opartym nie na hakach, nie na łapówkach, prawda, tylko na normalnych warunkach rynkowych. To jest jasne i oczywiste. Profesor Gwiazdowski zresztą różne rzeczy robi, na się są zgadzamy, to w 99% powiedzmy sobie. I oczywiście bije brawo, że zostawił ten ZUS. Zresztą wyraźnie mówi, że on zbankrutuje. Czy on zbankrutuje za rok, czy zbankrutuje za 7 lat, tego nie wiemy oczywiście. Przecież wszystko zależy od dotacji. Przecież powiedzmy jasno, w sensie ekonomicznym ZUS jest bankrutem od dawna. Nie bardzo wiecie, że my dopłacamy rocznie 12 czy 15 lat miliardów do KRUS-u, 8 do emerytur mundurowych, 8 do OFE, i 35 do ZUS-u. Gdyby nie te dotacje, ZUS by już dawno był bankrutem. Albo musiałby o 1/4 zmniejszyć wypłaty emerytów. Prawda? Także to tylko jest kwestia czasu, kiedy powiemy, że niestety nie ma już siły i ten. No. Można podnieść wiek emerytalny do lat 90 oczywiście i wtedy się ZUS obroni, prawda? Ale taka jest idea pana Jana Wincenta.
To jest to, co on zrobił, czyli co chciał zrobić, żeby przenieść, bo w OFE były obligacje rządu na załóżmy miliard złotych, czy na 2 miliardy, to są obligacje. Teraz on miał przenieść je do ZUS-u, tam je umorzyć, czyli pozbyć się tego długu i w zamian za to oferować emerytom zobowiązania, że będą płacili im emerytury. No tak, a tam były konkretne pieniądze. A zobowiązaniem to wiadomo, no podniesie wiek emerytalny, prawda, albo obniży emerytury, prawda, no i nie można nic zrobić w tym momencie. Przykład ostatnich lat, prawda, pokazał, że można emerytury obniżać, bo można odbierać, można podnosić wiek, prawda, i tak dalej. W związku z czym chciał zamienić konkretne długi na bliżej nieokreślone zobowiązania. No więc dlatego właśnie w ten sposób można to uratować, ale to jest oczywiście kosztem złodziejstwa i bandystwa normalnego. Jest drugi mikrofon? Jest drugi mikrofon, świetnie. Działa? To pan chyba, proszę. Tu pan. Zbyszek Kociński, rolnik. Dworak od Tuska dał koncesję dla telewizji Trwam i na 50 stacji cyfrowych na platformie zapłacono już, telewizja Trwam zapłaciła 130 milionów i brak emisji na platformie cyfrowej. Jak pan to widzi? Trwam miała 130 milionów? Zapłacono. Chciałbym to zobaczyć. No i po prostu nie zapłacono. No i na tej nie ma emisji na platformie cyfrowej. Jak to pan widzi? 1 300 000, tam trzeba było chyba 9 milionów zapłacić. Nie pamiętam ile. Ile? Co miesiąc 130, a 1 300 000 zapłaciła za koncesję. Aha, właśnie. No więc nie wiem, pana, no zobaczymy, jeżeli nie zostaną dotrzymane warunki umowy, to podniesie się wrzask oczywiście. Drugie pytanie, jak wygra wybory, kiedy pan tutaj tak wszystko miesza razem, jak to się mówi, publikacji? Proszę pana, ja mieszam wszystko z błotem, ma pan absolutną rację. Dla mnie czy PO, czy PiS, czy Solidarna Polska, czy Palikot, to jest żadna różnica. Chciałem zwrócić uwagę, że na przykład tak strasznie antyunijny pan Ziobro czy pani Kempa głosowali w Sejmie za Anschlussem do Unii Europejskiej jak najbardziej. I PiS głosował za. I to Jarosław Kaczyński negocjował i Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński. A co więcej, 2 lata temu w Davos Jarosław Kaczyński się domagał utworzenia silnej armii europejskiej. Proszę państwa, to są oszuści. Tak samo jak PO jest oszustem, liberalizuje, a samo PiS jest oszustem, że broni naszej suwerenności. Powiedzmy sobie jasno. Prawda? Tam mają takie role rozpisane, my udajemy liberałów, wy udajecie tam konserwatystów. Tak to było przekrojone, stale rozpisane i tyle, żeby ludzie myśleli, że mają wybór. Nie macie żadnego wyboru. To wszystko jest tylko zmiana właściciela niewolników, a my chcemy zmienić ustrój niewolniczy na normalny. Nawiasem mówiąc, mnie uczono w szkole, że ustrój niewolniczy jest niewydajny gospodarczo. To się wyraźnie sprawdza. Ja mam takie pytanie, może trochę bardziej lokalne. W jaki sposób można by w ramach istniejącego państwa przenieść idee kapitalistyczne, liberalne na region lokalny radomski w tym wypadku? W jaki sposób można było tutaj zrobić to, żeby tu było łatwiej funkcjonować, łatwiej żyć? Tylko osiągając jakikolwiek głos w Radomiu. To jest niestety praktycznie niemożliwe. Oczywiście są ludzie, jak pan załóżmy Gołębieski, prawda, z hotelami i tak dalej, którzy tam mimo tych trudności jakoś tam wegetują, prawda, się trochę rozwijają. Ten człowiek, ja mówię panu Gołębiowskim, bo tam widziałem, to on byłby już dawno miliarderem, gdyby nie to państwo, prawda, no ale nie jest nim, ale żyje, prawda, coś tam można robić. Ale proszę państwa, musimy żyć w państwie, w którym nie tylko pan Gołębieski, ale inni mogą się normalnie rozwijać. Co jest istotne, żeby młody człowiek mógł otworzyć biznes, czy pójść do pracy. I żeby ten młody człowiek nie był karany od razu podatkami, harczami na ZUS i tym podobnymi rzeczami. No bo jeżeli ten człowiek zarobi 3 000, z czego musi zapłacić 1 000 na ZUS, prawda, i drugi 1 000 podatku, no to dostaje 1 000 złotych na życie i na drobne ten, prawda? Tak być nie może.
Nie może być karany człowiek, który pracuje. Karany ma być ten, kto nie pracuje, nie ten, który pracuje. Także chodzi o to, żeby stworzyć warunki dla ludzi, żeby się rozwijali. To niestety się nie da zrobić na skalę radomską. Pan burmistrz Oleszczuk, on był burmistrzem Kamienia Pomorskiego, no trochę zrobił. Rzeczywiście bezrobocie w Kamieniu było dwa razy niższe niż gdzie indziej. No bo tam obniżył opłaty drogowiskowe i tak dalej, no ale proszę Państwa, no co z tego, jakby inni burmistrzowie sąsiednich gmin zrobili to samo, to by się wyrównało znowu, prawda, no bo tam do niego uciekli sąsiednie gminy. Więc to jest przerwanie sposobów próżne. Musimy zmienić reżim w Warszawie. Problemem Polski jest Warszawka, jest banda cwaniaków, która uchwala sobie coraz to nowe ustawy, a wszystkie one nieodmiennie rabują nas z pieniędzy. Proszę zauważyć odmienną reakcję. W Chinach, jak tempo wzrostu spadło im z 9 na 7,7, to Chińczycy wpadli w panikę, zlikwidowali całkowicie dochodowe podatki od 6 milionów przedsiębiorstw i stworzyli region zupełnie czystego kapitalizmu naokoło Szanghaju. Natomiast u nas, jak nam tempo spadło do 1% na pół, to pan Rostowski oświadczył, że podniesie podatki, bo mu się budżet nie zamyka. To jest zupełnie inna filozofia prawda, życiowa. Pan Rostowski jest absolwentem London School of Economics. Jest to najbardziej lewicowa uczelnia ekonomiczna na świecie, o czym mało kto wie. Ja byłem w niej, wykładałem i miałem wykład dla Polaków zresztą. I widziałem wystawy uczci Karola Marksa, uczci tam Jerzego Bernarda Shaw, prawda, Keynesa. To jest lewicowa uczelnia, nawet sobie pan Rostowski jej nie ukończył. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Duch, proszę Państwa, duch tej uczelni jest widoczny. Nawet sobie pan Stefan Forbes, bardzo miły człowiek, taki kandydat na prezydenta USA, znaczy kandydata prezydenta USA, tam wygrał tylko w jednym stanie prawybory. Byłem u niego, bardzo rozsądny facet. Ten, godzinę chyba straciłem na rozmowę z panem Forbesem, ale teraz mnie zaskoczył mile, bo nazwał pana Rostowskiego stalinowcem. Po raz pierwszy jest ktoś, który ostrzej potraktował pana Rostowskiego niż ja. Jeden z garnizonów, nieważne gdzie, przyjęto mnie obiadkiem, zupa pomidorowa, tam demokracja ludowa i tak dalej. I podczas rozmowy oficerowie stopnia majora, pułkownika narzekali, że nic się nie da zrobić. Ja mówię, panowie, no nie ma co narzekać, tylko jeżeli coś już nie da się w ogóle żyć, to przyjdźcie, robimy zamach stanu i koniec. A oni mówią, tam zamach stanu, strajkować trzeba. No, tak w wojsku chce strajkować. To już rozumie pan, że nie jest dobrze. I ja panu powiem. Moim zdaniem sytuacja jest taka. Mamy nominalnie 100 tysięcy etatów w wojsku, z tego 30 tysięcy to są żołnierze, a reszta to jakieś biuralistki, prawda, biuraliści, służby dziwaczne takie. Z tych 30 tysięcy zdatnych do walki jest jakieś 6 tysięcy, powiedzmy. Dlaczego? Mamy absolutnie wadliwy system rekrutacji do wojska. Zamiast dawać ludziom przyzwoity żołd, dajemy im marny żołd, a za to obietnicę emerytury. Czyli do wojska idzie facet, który nie idzie po to, żeby zabijać, nie idzie po to, żeby mieć przygodę, żeby sobie postrzelać, tylko idzie facet po to, żeby mieć emeryturę. To po kiełku grzywa taki facet w wojsku. Prawda? Człowiek, który myśli o emeryturze. No niestety, jest trochę w wojsku ludzi, którzy chcą sobie tam postrzelać, prawda, i po to tam poszli, ale spora część idzie właśnie na takiego celu. To są źli żołnierze. U nas będziemy mieli, oświadczam jasno, nie będzie 630 tysięcy biurokratów, natomiast będzie 100 tysięcy żołnierzy. Żołnierzy. I nie będzie tam kobiet poza jakimś tam batalionem do walki z muzułmanami, prawda, bo oni się boją, że jest jakiej kobiety, więc się używa do tego celu batalionu kobiecego, ale generalnie tego nie będzie. Nie będzie. My zwiększymy wydatki na wojsko i policję o połowę. Wie pan, my budżet wojskowy i policji to jest razem 8% tego budżetu. Zwiększymy o połowę, natomiast zredukujemy następne wydatki. I oczywiście przyjrzymy się uważnie wydatkom na zbrojenia, które w tej chwili, nie ukrywam, są w dużej mierze korupcyjne. Również w wojsku jest ogromna korupcja.
przy tych zamówieniach. Właściwie nie bardzo wiadomo, na jaką wojnę się szykujemy. Właściwie nie bardzo wiadomo, co robimy z zamówieniami, w szczególności marynarka wojenna. Wie pan, ja byłem jak tutaj komisja oglądowa, ale już potem już byłem. Przyjmują mnie w różnych tam jednostkach marynarki wojennej. Pana wchodzę na okręt. Duży okręt. Komandor dowodzi. Pytam się komandora. Patrzę, że nie ma żadnego obszodowania elektronicznego, nie ma antyrakiet. Ja mówię, przepraszam, ile pański okręt, jakby wybuchła wojna, wytrzyma na powierzchni? On mówi, wiem, 15 minut. Żołnierze mają polecenie, że jeżeli będą na mieście, prawda, to nie mają wracać na pokład, bo nie ma sensu. Bo nie ma sensu. Jeżeli w dzisiejszych czasach okręt nie ma przeciwrakiet, to co on jest warty, prawda? Okręt warty jest 20 milionów i wystarczy rakieta Exocet za 20 tysięcy dolarów i nie po okręcie, prawda? To po co nam taka skorupa, prawda? Te korwety są po to, żeby byli wiceadmirałowie, kontradmirałowie, admirałowie, prawda? I po to są te okręty. Nie ma żadnego innego celu, żeby one istniały. Potrzebujemy kilku okrętów podwodnych do obrony wybrzeża, potrzebujemy ludzi żab do obrony wybrzeża, potrzebujemy rakiet do obrony wybrzeża, potrzebujemy być może dział do obrony wybrzeża, ale na pewno nie tych skorów, które pływają po to, żeby ludzie mieli polety. Więc taka moja jedna sugestia, jak już Kongres Nowej Prawicy dojdzie do władzy i pan przejmie tę władzę, proszę odmłodzić armię, bo naprawdę jest... Tak, no mamy jeszcze generałów, ci ogromna ilość generałów poszła tam po to, żeby mieć emeryturę. No niestety, taka jest prawda. A wie pan, lepsza jest armia owiec dowodzona przez lwa, niż armia lwów dowodzona przez owce. No niestety nasza generalicja jest już przyciągnięta już korupcją, prawda, tym wszystkim, dążeniem do pieniędzy. No to nie jest to. Oczywiście, że tak. W armii izraelskiej człowiek ma 45 lat i wychodzi z armii. Dobry wieczór, panie Januszu. Chciałbym podziękować, że pan przyjechał do Radomia, ponieważ rzadko ciekawi politycy odwiedzają Radom. Akurat tak się składa, że 3 lata temu głosowałem na pana w pierwszej turze wyborów prezydenckich wraz z rodziną. Tam nawet moja babcia 80-letnia na pana zagłosowała. Ale do czego chciałbym zwrócić uwagę? Dostał pan 4. wynik w mieście, to było prawie 3000 głosów, mimo że... W całej Polsce miałem 4. wynik. Tak, ale ja mówię teraz o Radomiu konkretnie, o wyborach prezydenckich w 2010 roku, mimo że nie miał pan żadnego plakatu w Radomiu. Oficjalnie na przystanku, czy w autobusie, tak jak kandydaci PiSu, czy PO, czy inny. Ale do czego zmierzam? W 2010 roku były wybory samorządowe w listopadzie i pańskie ugrupowanie wystawiło i listę, i kandydata na prezydenta. I w drugiej turze, gdzie się zmierzył kandydat PO i PiSu, działacze poparli kandydata PiSu zamiast poprzeć kandydata PO, zważając na to, że PiS w Radomiu podniósł wszystkie podatki lokalne, jakie się da. No. Począwszy od cen biletów o 67% w ciągu 3 lat. Wysłuchałem. Podwyżkę strefy płatnego parkowania. 7-krotnie rok w maju pierwszego podwyższa ceny wody, co jest absurdem, ponieważ rok... Wysłuchałem pytania. Tak, tylko chciałbym wytłumaczyć paradoks. Rok w Radomiu spada zużycie wody, ale władze miasta, konkretnie spółce wodociągi, mają co roku 3 miliony zysku, ponieważ ta podwyżka generuje tą stratę wody. Właśnie wysłuchałem dzisiaj od moich lokalnych działaczy wrzask na ten PiS. Zdaje się, że się pomylili w wyborze. Ja jeszcze panu powiem jedno zdanie. Ja w Radomiu inna para kaloszy. Co by zrobiło PO, gdyby rządziło? PO, akurat tak się składa, że rządzi w Lublinie prezydent Krzysztof Żuk, przyjaciel pana Donalda Tuska, i od 2 lat nie podwyższył ani ceny wody, ani ceny mieszkań komunalnych, ani podatków lokalnych. Okazuje się, że trzeba znać nie przynależność partyjną, tylko trzeba znać człowieka. Ale do czego jeszcze zmierzam? Ja akurat tak się składa, że mieszkam w Radomiu 27 lat, moja babcia 80 i jeszcze takiej złej władzy w Radomiu nie było. Panie Januszu, panie prezesie, takiego złego prezydenta, takiej złej władzy jeszcze będę zapewniał pana. Ale do czego zmierzam? Jak to mogło poprzeć w 2010 roku? Pan, osoba odpowiedzialna, wszyscy pana chwalili w Sejmie, kiedy pan był w latach 91-93, w tym między innymi Michał Boni z Kongresu Liberalno-Demokratycznego, który był posłem z Radomia. Wszyscy pana chwalili, działacze Platformy pana chwalą i naprawdę nie można popierać człowieka, który podwyższa podatki. To jest lekka przesada. Proszę pana, jeszcze raz mówię. Oni podwyższyli podatki po wyborze, a nie przed wyborami. Nie ma pana. Za panem... Silencium. Podwyższyli podatki. Stoi... Tak, ale do czego zmierzam? Nie rozumiem pana.
Za panem stoi człowiek, za panem dosłownie stoi człowiek, o tutaj, który ma bardzo ciężkie zarzuty tak. pod adresem... Pan Jarosław Kowalik, wybitna postać radomskiej sceny politycznej, człowiek, który osiągał świetne wyniki w wyborach, w tym m.in. do Senatu, dwa lata temu, przepraszam, osoba, która jest odpowiedzialna. Tylko, że ja do czego zmierzam? Chciałbym panu podkreślić paradoks, że władza, która dochodzi pasmami Prawa i Sprawiedliwości, podwyższa wszystkie podatki, jakie się da. Dobrze, ale jeszcze raz mówię, nie wiem, kto był kontrkandydatem, ale jaką pan ma gwarancję, że kontrkandydat też by nie podniósł podatków, prawda? Bo tego nie wiemy. W różnych miastach jest bardzo różnie. Ale ja rozumiem. Ja doskonale rozumiem, ale trzeba znać kandydata, na którym się głosuje. No, widocznie się na nim nie poznamy. No i tyle. Zapewniam pana, że w następnych wyborach tego nie będzie. Tak jest. Tak jest, ma pan oczywiście rację. Drugie pytanie. Jak zrozumiałem, pan jest przeciwny obecnym podatkom, czyli mam rozumieć, że jest również pan przeciwny tak zwanej wymianie pokoleniowej, jeśli chodzi o emerytury ZUS-owskie, polegającej na tym, że obecni pracujący pracują na emerytury obecnych emerytów, tylko co taki przyszły emeryt odłoży w swoim wieku produkcyjnym, to będzie miał na emeryturze. Dobrze rozumiem? Nie ma żadnej umowy międzypokoleniowej. Gdyby była jakaś umowa międzypokoleniowa, to chciałbym, w którym momencie została ona przez kogo wypowiedziana, w momencie, kiedy podniesiono wiek emerytalny. To kto tę umowę wypowiedział i komu? Nie ma czegoś takiego, proszę pana. Jest to pytanie oszustwo, po to, żeby ludzi oszukać. Jest rabunek młodych ludzi z pieniędzy. To znaczy, na takiej zasadzie to funkcjonuje, że jak ja teraz pracuję... No tak, ale żadnej umowy nikt z nikim nie zawierał oczywiście, prawda? Ale jak ja teraz na przykład pracuję, to moje składki idą na emeryturę jakiegoś tam... Powinny być układane na pańską, ale składki tego emeryta zostały już przejedzone, przepite przez poprzednie władze. No więc w tej chwili zabierane są pańskie składki. Tak. Czyli rozumiem, pan jest za tym, żeby taki przyszły emeryt odkładał sobie z tego, co wypracuje. Na przyszłość tak, ale dotyczy ludzi, którzy dopiero wchodzą w życie. Natomiast ludzie, którzy już płacili składki, zawarli umowę, że dostaną emeryturę w wieku lat tam 60-65, prawda? I mają dostać emeryturę. My cofniemy tę ustawę. Przywrócimy ludziom emerytury w wieku lat 60-65, żeby nie było wątpliwości. Bo to było naruszenie ich podstawowych praw. To prawo działało wstecz, prawda? Odbierało im prawa nabyte. To jest niedopuszczalne, to co zrobiono z ludźmi. I trzeba to zwrócić. Tak samo jak ludzie wymagają się zwrotu własności nieruchomości, tak samo trzeba zwrócić ludziom nabyte prawa emerytalne, prawda? I nie ma żadnej dyskusji. Natomiast powtarzam. Póki jesteśmy w Unii Europejskiej, mamy ogromne nadwyżki pieniędzy z VAT-u, którego nie możemy zlikwidować, bo jest w Unii obowiązkowy VAT 15%, i z akcyzy różnych, których też nie możemy tam obniżyć poniżej pewnego do takiego poziomu. Także z tego będziemy spłacali, płacili emerytom i spłacali długi. Natomiast gdybyśmy wyszli z Unii, to oczywiście zlikwidujemy również VAT i akcyzy, od alkoholu stopniowo, nie od razu, proszę państwa. Natomiast młodym ludziom powiedzieliśmy tak. Dziś musicie płacić 1000 zł miesięcznie w tak zwanej składki emerytalnej. Przecież wiecie, że żadnej emerytury nie dostaniecie, bo to bankrutuje, prawda? My proponujemy, zamiast tego będzie podatek w wysokości tam 300 zł mniej więcej, prawda? Na spłatę długów po trzeciej RP i PRL-u, a żadnej emerytury oczywiście wam nie obiecujemy. Jak chcecie, to sobie odkładacie w prywatnej firmie. Ja bym nie odkładał, tylko w dzieci inwestował, ale oczywiście każdy robi jak uważa. I tyle. Trzecie pytanie. Tak, wspomniał pan o zwiększeniu nakładów na armię, a jednocześnie mówił pan, że jest pan przeciwny podatkom w obecnym kształcie, więc skąd tak naprawdę brać te pieniądze na armię właśnie? Przed chwilą powiedziałem, że wydatki na wojsko i policję stanowią 8% budżetu. Więc mogę zmniejszyć budżet jeszcze, po zmniejszeniu tego o połowę, jeszcze 7-krotnie mogę spokojnie zmniejszyć budżet, prawda? I tyle. Wydatki na armię są niezbędne. Z wielu powodów. No musimy armię mieć. Nie można prowadzić polityki zagranicznej, jak się nie ma armii. No to jest niemożliwe. No, musimy mieć sprawną armię. Co więcej,
Tak, połowa tej armii będzie wiecznie gdzieś na jakichś misjach zagranicznych, żebyśmy się sprawiali w walce, bo żołnierz, który siedzi w koszarach i nic nie robi, to się marnuje, prawda? I umie tylko chodzić krokiem defiladowym, a nie o to nam chodzi. Potem będą się wymieniali. Także spokojnie, z tym nie będzie problemu. Proszę, dzień dobry. To nic nie kosztuje. To nie boli. Trwa tylko chwilę. Zrobiłam to przy okazji. Wystarczy jedna wizyta. Pomyśl o sobie. Badam się, więc mam pewność. Bezpłatne badania mammograficzne co 2 lata dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat.